Cześć widzowie. Fani komiksów i filmów o superbohaterach już od lat sprzeczają się o to, które wydawnictwo przodowało we wprowadzeniu na karty swoich zeszytów w postaci o nadludzkich zdolnościach, zazwyczaj wymieniając w tym kontekście oczywiście Marvela i DC. I choć z mojego researchu wynika, że termin meta-człowiek jako określenie ludzkiej istoty posiadającej jakieś nadprzyrodzone właściwości po raz pierwszy pojawił się w pochodzącym ze stajni DC Comics zeszycie pod tytułem Flash z 1940 roku, to wcale nie musi to oznaczać, iż to oni byli pierwsi, bo już rok wcześniej w świecie komiksów Marvela pojawili się tacy bohaterowie jak Ludzka Pochodnia czy Namor, a i samo DC miało już przecież swojego Batmana. Niemniej w tym odcinku nie będę się wyjątkowo zajmował ani Marvelem, ani DC, a cały ten wstęp miał na celu jedynie umieścić nas w odpowiednich ramach czasowych do omówienia dzisiejszego tematu, ponieważ to mniej więcej właśnie w tym okresie, również i w naszej rodzimej literaturze, pojawiła się postać, którą moim zdaniem można określić mianem pierwszego polskiego superbohatera, a mowa tu oczywiście o panu Ambrożym Kleksie. Bo choć chyba nie ma w naszym kraju osoby, która nigdy nie słyszałaby o Akademii pana Kleksa, a więc tym samym i o dziwnych zdolnościach głównej postaci tego dzieła, to wydaje mi się, że mało kto kiedykolwiek rozpatrywał je w kontekście superbohaterskich mocy. A to wcale nie jest tak głupie, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. No bo niby dlaczego Akademia Pana Kleksa i to, co się w niej dzieje, miałoby być traktowane z mniejszą estymą niż chociażby wydarzenia z X-Menów i powstałego w podobnych czasach Instytutu Doktora X, skoro występujące w nich supermoce są do siebie dosyć podobne, a i w Akademii Pana Kleksa występuje klasyczne dla świata Marvela zagrożenie w postaci mechanicznego robota. W dzisiejszym odcinku chciałbym więc przybliżyć Wam nieco postać Pana Kleksa, skupiając się jednak przede wszystkim na analizie jego ponadnaturalnych zdolności oraz ocenie tego, jak potężną mocą tak właściwie on władał. Zaczynamy! Pan Kleks to fikcyjna postać stworzona przez polskiego pisarza Jana Brzechwe i główny bohater jego sztandarowej serii książek dla dzieci, którą rozpoczęła powieść pod tytułem Akademia Pana Kleksa, wydana w 1946 roku. Ambroży Kleks jest ekscentrycznym nauczycielem i dyrektorem tytułowej Akademii, czyli tajemniczej szkoły dla wyjątkowych uczniów, o wyglądzie starszego mężczyzny z bujnym siwym zarostem, noszącym zazwyczaj kolorową czapkę, wielką parę okularów i długą pelerynę. Przyjmuje się, że postać pana Kleksa była wzorowana na Franciszku Fischerze, czyli filozofie znanym ze swoich egzystencjalnych monologów i anegdot oraz uczestniku życia towarzyskiego stolicy, bardzo popularnego wśród warszawskich literatów i artystów. Do Akademii prowadzonej przez pana Kleksa uczęszczać mogą jedynie ci chłopcy, których imiona zaczynają się na literę A, a sam dyrektor uważa swoje imię za najpiękniejsze ze wszystkich. W akademii można natknąć się jednak na znacznie więcej dziwactw. Jada się w niej bowiem chociażby malowane potrawy, opisuje sny czy rzuca atramentem na lekcjach, a postacie znane z bajek są w niej realnymi istotami. Wobec tego nikogo nie powinno dziwić to, że również i sam pan Kleks jest postacią co najmniej nietuzinkową. By dobrze zrozumieć istotę postaci pana Kleksa, trzeba przede wszystkim cofnąć się do jego przeszłości i zbadać jego pochodzenie. Pod koniec ekranizacji Akademii dowiadujemy się bowiem, iż pan Kleks był niegdyś uczniem doktora Pajciwo i poznał wszystkie jego sekrety. A ponadto przez bardzo długi okres żył w komitywie z golarzem Filipem, który jak się ostatecznie okazało w ogóle nie był człowiekiem, a zagubionym guzikiem z czapki Bogdychanów. Czapka ta była magicznym nakryciem głowy, które pozwalało w całkowicie bezpieczny i odwracalny sposób zmieniać swoją postać. Aby dokonać przemiany należało jedynie założyć się na głowę i pomyśleć o istocie, w którą chciałoby się zmienić, a ponowny powrót do ludzkiej postaci miał zapewniać przyszyty do niej guzik, który należało pociągnąć w momencie, w którym chciało się z powrotem przybrać swoją oryginalną formę. Historia czapki Bogdychanu wiąże się nie tylko z samym Kleksem, ale też i z jego wiernym kompanem, czyli uczonym szpakiem Mateuszem. Twierdził on bowiem, iż tak naprawdę jest zamieniony w ptaka księciem, który jako chłopiec zastrzelił króla wilków, przez co te w akcie okrutnej zemsty napadły na jego królestwo. Niemniej dzięki podarowanej mu przez doktora pajciwo czapce ostatecznie udało mu się przybrać postać szpaka i uciec z opanowanego przez wilki pałacu, choć w trakcie tej ucieczki zgubił guzik od czapki, przez co później nie mógł powrócić do swojej pierwotnej postaci. Ten dziwny Origin Story jest jednak jedynie małym fragmentem całej dziwności postaci pana Kleksa, który posiadał ponadto cały szereg niezwykłych umiejętności oraz dysponował całą mnogością magicznych gadżetów. Jednym z takich gadżetów były chociażby składowane w piwnicy Akademii kolorowe balony z przyczepionymi do nich niewielkimi koszykami, które pan Kleks używał do wysyłania swojego oka w celu inwigilacji różnych odległych miejsc, niekiedy nawet tak bardzo niedostępnych dla zwykłego człowieka jak Księżyc. W ten sposób pan Kleks mógł bardzo szybko dowiadywać się chociażby o różnych wypadkach w okolicy akademii, czy podglądać życie księżycowych ludzi, o których istnieniu mało kto na Ziemi miał w ogóle jakiekolwiek pojęcie. Innym gadżetem często wykorzystywanym przez pana Kleksa była ponadto powiększająca pompka. I choć urządzenie to wyglądało jak zwykła oliwiarka wykorzystywana do oliwienia maszyny do szycia, to potrafiło ono w okamgnieniu powiększać różnego rodzaju przedmioty, w tym nawet i samego pana Kleksa. Szczególną właściwością tej pompki było jeszcze to, że powiększała ona przedmioty tylko wtedy, gdy naprawdę zachodziła taka konieczność. Bowiem z chwilą, gdy przestawało to być potrzebne, powiększony przedmiot od razu samoistnie powracał do swojego poprzedniego stanu. Swoje szczególne przeznaczenie miały również senne lusterka, które były przez pana Kleksa stawiane na stolikach uczniów przy każdym z łóżek. Lusterka te odbijały bowiem wszystkie ich sny i następnego dnia pan Kleks mógł podejrzeć, co śniło się każdemu z nich. Dzięki temu zyskiwał on informacje o lękach i marzeniach osób, których sny poznawał, no bo przecież marzenia senne są właśnie niczym innym jak tylko zniekształconą projekcją naszych wyobrażeń. Jednak moim zdaniem najciekawszymi i najpotężniejszymi gadżetami, którymi dysponował pan Kleks, były zdecydowanie złoty kluczyk i złoty gwizdek, które umożliwiały swojemu posiadaczowi otwieranie dosłownie wszystkich zamków oraz natychmiastowe znalezienie się w pożądanym przez siebie miejscu, czyli de facto teleportacje. Interesujące jest jednak to, że pan Kleks często nie musiał wcale uciekać się do wykorzystywania swoich specjalnych gadżetów, bo choć ich nietypowe właściwości są naprawdę niesamowite, to wydają się one być jedynie dopełnieniem naturalnych umiejętności tytułowej postaci z dzieła na brzechwy. Pan Kleks potrafił bowiem robić również bardzo wiele niesamowitych rzeczy i bez swoich gadżetów. Unosił się on chociażby w powietrzu, gdy tylko tego chciał, a także mógł zmniejszać i zwiększać swój rozmiar na zawołanie. Posiadał również niezwykły dar uzdrawiania, będąc w stanie wyleczyć przeróżne choroby i urazy za pomocą wiedzy przekazanej mu przez doktora Pajciwo Wo oraz przyrządzanych przez siebie specjalnych eliksirów. Ponadto był on też osobą o wielkiej wrażliwości, a jego empatia i zrozumienie pozwalały mu naprawiać złamane serca oraz pomagać innym w pokonywaniu ich trudności emocjonalnych. Wszystkie te moce i akcesoria sprawiają, że pan Klek stał się niezapomnianym bohaterem, który w polskim kanonie lektur piastuje swoją wysoką pozycję już przez naprawdę wiele pokoleń, przenosząc młodych czytelników w świat magii i wyobraźni, a jego postać uchodzi za symbol odkrywania swoich talentów, twórczego myślenia i pokonywania przeszkód, inspirując tym samym od wielu lat zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat Pana Kleksa i do jakiej komiksowej postaci byście go porównali. Ja osobiście zestawiłbym go chyba przede wszystkim z doktorem Strange'em, nie tylko z uwagi na pełnioną przez nich funkcję, ale również i naturę ich mocy. Choć nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś z Was zdecydował się porównać go chociażby do Antmana z powodu zmieniania przez niego swojego rozmiaru, czy nawet do Batmana z uwagi na wykorzystywanie przez obu głównie tak zwanych zewnętrznych akcesoriów. Dajcie też koniecznie znać, czy w ogóle lubiliście pana Kleksa, bo na przykład dla mnie ta bajka, szczególnie w swojej filmowej wersji, była momentami naprawdę creepy. Wpadajcie też na moje pozostałe materiały, choć ten akurat jest tak inny od wszystkich, że nawet nie wiem do jakiej playlisty mam was odesłać, więc po prostu wpadajcie na moje wideofelietony popkulturowe, do których odnośnik wyświetlił się tutaj właśnie gdzieś obok mnie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!